Dominik Wardzichowski, witam i zapraszam, a dziś w sekcji piłkarskiej porozmawiamy o kolejnej kompromitacji Legii Warszawa w Ekstraklasie, a naszym gościem będzie Leszek Ojrzyński, trener wielu ekstraklasowych klubów. W drugiej części Wisła Kraków i wielkie derby Krakowa. Co z transferami? Czy projekt prowadzony przez Adriana Gulę zmierza w dobrym kierunku? Naszym gościem będzie Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków. A na deser to, czym żyje świat, czym żyje Polska. Przecieki w sprawie złotej piłki. Robert Lewandowski czy Leo Messi? Oto jest pytanie. Zaczynamy sekcję piłkarską. A ze mną w studiu trener Leszek Ojrzyński. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Piotr Majszak, dziennikarz Sport.pl, debiut dzisiaj w roli eksperta. Dobry wieczór, Piotrek. Dobry wieczór. Panie trenerze, to zaczynamy. Pan często dostawał telefony od drużyn walczących o utrzymanie. Legia już dzwoniła? Nie, jeszcze nie. A gdyby zadzwonił Dariusz Mioduski do pana, co by pan odpowiedział? Że jestem zainteresowany, wychodzę z domu, mam blisko, bo tak się składa, że mam dom 400 metrów od nowej bazy Legii. To praktycznie nie musiałbym dojeżdżać, chyba że rowerem na piechotą czasami. Można na treningi. Piechotą, koszty odpadają pewne. Koszty odpadają. A miałby pan pomysł, jak naprawić Legię Warszawa? I jakie dostrzega pan problemy teraz w drużynie mistrza Polski? Tak jak wspomniałeś, często, bardzo często bywało tak, że wchodziłem do drużyny, która była w kryzysie albo miała ostatnie miejsce. I musiałem to wszystko gdzieś tam szybko zdiagnozować, szybko naprawić i też bywały takie momenty, że to, co widzisz przed telewizorem, czy nawet jakiś mecz może na żywo widziałeś, nie ma się w ogóle do aktualnej sytuacji, rzeczywistości. I wchodząc do klubu, przeglądając badania medyczne, badania wydolnościowe, rozmawiając ze wszystkimi, bo i sztab szkoleniowy, i zawodnicy, i pracownicy klubu, bo wszystkiego chcesz się dowiedzieć i od razu gdzieś zlokalizować te największe rezerwy, które są, a muszą być, jak jesteś w dole tabeli, czy w jakiejś jesteś pod formą, jak to się mówi, no to wtedy musisz szybko gdzieś tam działać. Ale tu w Legii widać w każdym meczu, gdzie są jakie mankamenty, zresztą też i statystyki o pewnych rzeczach mówią, chociaż niektórzy uważają, że statystyki to jeden z też gdzieś tam z błędów i nie trzeba brać pod uwagę, no ale jak widzisz, że w 12 kolejkach Legia ma około 90 rzutów rożnych i żadnej bramki nie zdobywa, no to o czym to świadczy? Przede wszystkim no, gra w piłkę nożną to są pewne fazy, faza atakowania. Legia w 12 kolejkach ma 12 bramek. Taki zespół. To jeszcze... Warta Poznań, która strzeliła pierwszego gola od nie wiadomo kiedy w Ekstraklasie w ostatniej kolejce, ma lepszy bilans w Ekstraklasie niż Legia Warszawa, aktualnie mistrz Polski. I tak by można było każdy czynnik gdzieś rozwijać i patrzeć, jacy to są zawodnicy, jaki klub, jakie ma możliwości i wszędzie widzisz rezerwy. Ale według mnie, jak tak patrzę z boku, największe rezerwy są w fazie przechodzenia z ataku do obrony. To, co się wyrabia na boisku, to szkoda słów. Po prostu można sobie zanalizować każdą akcję, taką sytuację, albo przede wszystkim akcje bramkowe, gdzie Legia dostaje bramki. No niektórzy zawodnicy myślę, że nie dorośli do tej sytuacji, w jakiej się znajdują, bo widać gołym okiem, po stracie piłki niektórzy nawet nie ruszają się. Niektórzy jak robią ruch, to biegną na 60%, a tak nie może być. U pana grałby taki piłkarz jak Josue, który jest dobry technicznie, potrafi szukać tych prostopadłych podań, a jednak później właśnie, kiedy trzeba wrócić do obrony, no to ta dziura w środku pola no jest kosmiczna? Myślę, że każdy dobry piłkarz by grał, znalazłby się miejsce, tym bardziej jak grasz na dwóch frontach, nawet na trzech, bo liczymy też i Puchar Polski, to tym bardziej muszą być rotacje, umiejętnie musisz zarządzać zespołem i myślę, że każdy, kto jest zdrowy, kto reprezentuje barwy Legii i przede wszystkim prezentuje odpowiedni poziom, nie tylko właśnie poziom piłkarski, ale też mentalny, bo tu widzę duże rezerwy, właśnie mentalne nastawienie do meczu i w trakcie meczu, bo tak jak wspomniałem, no czasami można nawet się uśmiechnąć i nieźle uśmiać, jak niektórzy zawodnicy reagują, jak wracają pod swoją bramkę albo w ogóle nawet i stoją i to widać gołym okiem. Ja analizując mecze nawet na żywo, bo nie miałem okazji analizować dogłębnie meczów Legii, tylko na żywo widać i jako trener patrzysz nie tylko tam, gdzie jest piłka i najbliższy schemat, prawda, boiska, tylko patrzysz też, co się dzieje dookoła. I ci ludzie, którzy dookoła właśnie stoją, powodują to, że więcej miejsca jest na boisku, a przede wszystkim
podchodząc też do pressingu, bo analizując ten ostatni mecz, prawda, czy oglądając, to Legia próbowała momentami podejść do pressingu, ale to było na 60%, a do pressingu jak się podchodzi, no to trzeba naprawdę się do tego przyłożyć, żeby przeciwnikowi zabrać piłkę, a momentami to Stal Mielec wyglądała jak Legia, właśnie tak powinna rozgrywać piłkę, bo po prostu tego ataku nie było, a jak ktoś się nie atakuje, nie przerywa nawet akcji, jak zostaje ograny, albo w ogóle nie jest zainteresowany grą w obronie, no to potem jest tak, że drużyna przeciwna ma sytuację, a tutaj no Stal była bardzo skuteczna i wykorzystała tę sytuację. A dostrzega pan problemy fizyczne w Legii Warszawa, bo gdzieś nieoficjalnie mówiło się, że te badania przeprowadzone przez nowy sztab szkoleniowy wyszły źle. To jest taki wotum nieufności wobec byłego trenera, wobec Czesława Michniewicza? Czy pan też dostrzega takie problemy obecnie w Legii Warszawa? No jak mówię o braku podejmowania decyzji w odpowiednim momencie i wykonywania tego w odpowiednim tempie, to może być to gdzieś braki kondycyjne, ale może też i mentalne, bo niektórzy wychodzą na boisko po to, że spokojnie, dostojnie będą mieli okazję, wykorzystają tą okazję. To chyba najlepiej widać po Mahirze Emrelim, który w Lidze Europy gra na zupełnie innym poziomie, później przychodzi Ekstraklasa i on nie trafia do pustej bramki. Ty rozumiesz to, Piotrek? Takie podejście, że w meczach tych bardziej prestiżowych taki piłkarz jak Mahir Emreli potrafi zagrać na takim poziomie, na jakim powinien grać piłkarz tej jakości, a później przychodzą mecze Ekstraklasy, on nie trafia do pustej bramki? Na pewno wie, że Liga Europy to jest okno wystawowe dla niego. On też pewnie myśli gdzieś tam o transferze w przyszłości, bo wiemy, że to jest piłkarz, który umiejętnościami prawdopodobnie przerasta naszą ligę. Jednak jeśli patrzymy na to, co dzieje się już w lidze, no to tak jak powiedziałeś, bramki tego nie pokazują, bo on zdecydowanie lepiej radzi sobie na boiskach europejskich, ale moim zdaniem przede wszystkim Legia nie istnieje pod kątem mentalnym. Można powiedzieć, że samolot wpadł w korkociąg, ziemia się zbliża, a pilot ma duże problemy z opanowaniem maszyny i tak naprawdę nie wiem, do czego to doprowadzi, bo widzieliśmy ten mecz Legii ze Stalą, tam gdy Legia zdobyła bramkę pod koniec pierwszej połowy, potem minuta odpowiedź Stali Mielec. Już widać było, że ta drużyna ma problemy, tam widać było zwieszone głowy, widać było, że coś nie funkcjonuje. Nie było chęci do gry, ja tam nie widziałem wręcz chęci do życia wśród piłkarzy Legii Warszawa, a przed końcem pierwszej połowy doszła jeszcze druga bramka i Legia już się kompletnie rozsypała. I chyba jeszcze takim gwoździem do trumny był ten Emreli, który na początku drugiej połowy nie trafił w znakomitej sytuacji. Gdyby wtedy podłączył Legię do tlenu, to mogłoby być zdecydowanie inaczej. Ja to wiem, jak się skończyło. Trzeci gol w końcówce spotkania, Piasecki show w całym spotkaniu, bo trzeba powiedzieć, że on bardzo Stali w tym meczu pomógł. I Legia jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, tak coraz śmielej może patrzeć w kierunku za siebie inaczej, nie na przodu, tylko za siebie. Wiemy, że są dwa mecze, do które Legia musi jeszcze nadrobić, ale ja nie wiem, czy w takiej formie Legia jest w stanie wygrać te spotkania. I może dobrze, że te mecze dla kibiców Legii zostały przełożone, bo gdyby Legia je zagrała w takiej formie, jak jest teraz, no to sytuacja w tabeli mogłaby być naprawdę dramatyczna. A uważasz, że trener Marek Gołębiewski powinien dostać czas, żeby opanować tę sytuację, żeby to jest ten pilot, który będzie w stanie wzbić ten samolot? Nie mam zielonego pojęcia, bo nie wiem, jakim trenerem jest trener Gołębiewski. Nikt go praktycznie nie widział, mówiąc o takiej dużej piłce ekstraklasowej. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest trener, który ma odpowiednie umiejętności. Z tego, co słychać, umiejętności ma. Pytanie, jak sfera mentalna, jak doświadczenie, jak posłuch w szatni. Różne głosy można usłyszeć. Można usłyszeć też z obozu Legii, że to jest trener, który poprowadzi drużynę do końca sezonu. Potem się pojawiają jakieś plotki. Dzisiaj bodaj na Tomek Włodarczyk wrzucał informację, że nie do końca, że to jest trener, który może w każdej chwili zostać oddelegowany z powrotem, no nie wiem, do drużyny rezerw i pojawi się ktoś nowy. Nie wiem. To byłoby absurdem, biorąc pod uwagę te zapowiedzi dyrektora sportowego, który mówił, że to nie jest trener tymczasowy, tylko kontrakt podpisał do końca sezonu. No tak, ale wiemy, jak wygląda sytuacja w pionie sportowym Legii. Myślę, że tam wszyscy się pogubili trochę w Legii Warszawa. Tam jest dosyć duży bajzel, o którym już mówiliśmy. I ja chyba naprawdę nie wiem, czy dyrektor sportowy Legii wie, kto będzie trenerem Legii w ciągu najbliższych miesiąca, może dwóch. Panie trenerze, to z perspektywy trenera, jak ułożyć współpracę z dyrektorem sportowym w polskich klubach? Bo pan miał też różne doświadczenia. No, w niektórych klubach nie miałem takiej funkcji jak dyrektor sportowy, tylko byłem trenerem. To jest i z łatwiejsze czy z zarządem dla trenera, kiedy nie ma dyrektora sportowego? Nie ma tak powiedziane. Łatwiejsze jest, jak jest dyrektor, jest komunikacja dobra, jest mądrość w tym wszystkim, a jeszcze jak są takie możliwości jak w Legii, to jest o wiele, wiele łatwiej, chociaż z drugiej strony też duże, bardzo duże oczekiwania są od zawodników, a jeszcze jak to są gdzieś tam gotówkowe transfery, prawda, i wiemy,
jak to wszystko wygląda, ale przede wszystkim jest mądrość potrzebna w budowaniu. No widzimy też, że Lech poprzednio miał problemy w lidze i też było gdzieś tam gorąco i teraz wyciąga wnioski i praktycznie na każdej pozycji ma dwóch prawie identycznych zawodników i widzimy, co teraz Lech robi w lidze i przewodzi naszej ekstraklasie, ale i też... dał czas trenerowi też, który przyszedł trochę wcześniej. Tak, wcześniej pewne rzeczy zdiagnozował, mógł sobie poustawiać, poprosić, tak powiedzmy, o transfery odpowiedniej jakości. Tak jak mówię, ten profil zawodników jest podobny. Nie ma tak, że jeden napastnik ma 1,90 parę, drugi już ma 1,70 coś i musimy gdzieś kombinować albo zmieniać, tylko widzimy, że Iszak jest solidny, Sobiech jest solidny i jeszcze ten Roko jest, Chorwat jest taki podobny, wszyscy są postury i gdzieś ta układanka gdzieś jest tak, że pewne automatyzmy łatwiej przychodzą i też bardziej zgrani są ci zawodnicy, bo Tiba, prawda, czy Amaral, prawda, czy Ramirez, który często jest na ławce, no to nie pierwszy sezon grają w Lechu, tylko już kolejny. A wracając do Legii Warszawa, bo pytałem o te relacje między dyrektorem sportowym a trenerem. Da się to jakoś mądrze ułożyć? Jak najbardziej. No, to jest właśnie profesjonalizm i rola i trenera i dyrektora. Nie, ja sobie nie wyobrażam, żeby były jakieś niesnaski, tylko to wszystko ma nas łączyć, wspólny cel. Nie zawsze jest kolorowo, tak jak teraz ta sytuacja jest w Legii, no ale trzeba szukać gdzieś wyjścia, naprawy tego wszystkiego. Wiem, że jeszcze życie się nie skończyło, tylko jeszcze jest dużo punktów do zrobienia. Jeszcze jest Puchar Polski, jeszcze jest Liga Europy, gdzie można przejść do następnej fazy, prawda, i wyjść z grupy. To tak samo są pieniądze i myślenie o następnym sezonie, a przede wszystkim też jest akademia, gdzie jest bardzo dużo też młodych, fajnych chłopaków i ta kadra też nie jest taka, jak niektórzy mówią, że nie dorośli do pewnych rzeczy albo jakościowo są słabi. Ja uważam inaczej, tylko tak jak wspomniałem, że po prostu gdzieś ten mental, gdzieś pewne złe podejmowanie decyzji na boisku powoduje to, że drużyna potem jest słaba, a przeciwnicy to wykorzystują, bo przecież każdy mecz Legii jest analizowany i ta drużyna, która się mierzy z Legią, no to wie doskonale o tym, że... I każdy rywal się jeszcze dużo mocniej spina na Legię. No to dokładnie, dodatkowo. Zawsze a Legia jest osłabiona, bo też nie widzimy dwóch Polaków w tych ostatnich meczach. Wcześniej Kapustkę Legia straciła, ale przede wszystkim teraz nie mamy Artura Boruca, który widzieliśmy wcześniej, jak grał. I też się wkurzał i dawał poznać po sobie i pewnych zawodników ustawiał, bo też ten środek pomocy gdzieś nie tak pracował, jak powinien. Skrzydłowi czy wahadłowi też gdzieś tam się zawieszali i on był takim trenerem na boisku i wyrażał to nawet od razu, bezpośrednio. Nawet ustawiał Josipa Juranowicza, którego dokładnie, już nie ma w Legii Warszawa. Dokładnie, teraz nie ma kto tego robić. I też na tym gdzieś Legia traci, bo to jest cały czas zarządzanie drużyną podczas gry, plus zmiany. Teraz jest o wiele łatwiej, bo można tych 5 zmian zrobić i też przynajmniej mi się tak wydaje, że taka drużyna jak Legia to powinna też zaczynać pressingiem, ustawić sobie mecz, wygrywać 2-0 czy 3-0 i potem kontrolować, a ci, co nie dojechali na ten mecz albo gdzieś mieli jakieś problemy dzień wcześniej, no to są do zmiany, bo tych zmian można zrobić, bo wcześniej było trudniej gdzieś pewne rzeczy przewidywać, prawda, przy 3 zmianach, a tak naprawdę 2, bo z tą 3 czekałeś do końca. A ty, Piotrek, uważasz, że Legia potrzebuje rewolucji kadrowej, czy ci piłkarze mogą dać odpowiednią jakość? Patrząc na to, jak ci piłkarze grali w poprzednich klubach, nie wiem, chociażby Castrati, który w Ekstraklasie powinien pokazać zdecydowanie wyższą jakość, to myślę jednak, że tu jest problem z wykrzesaniem potencjału. I raczej nie rewolucja kadrowa, ale dopasowanie odpowiedniego szkoleniowca pod tą drużynę, chociaż myślę, że jednak Czesław Michniewicz był dobrym szkoleniowcem do takich piłkarzy, jeszcze do gry na przykład w Lidze Europy. Jest giełda nazwisk, pojawia się nazwisko Marka Papszuna praktycznie za każdym razem, gdy mówimy o nowym trenerze Legii Warszawa, tylko że ja szczerze mówiąc wątpię, że Marek Papszun chciałby zdecydować się na taki ruch, gdzie poszedłby do klubu, gdzie jest bardzo niepewne zatrudnienie, gdzie Legia zwalnia trenera średnio około 100 dni po Mistrzostwie Polski w ostatnich latach. Do klubu, w którym nie miałby 100-procentowej decyzyjności, jeśli chodzi o to, jakich piłkarzy chciałby ściągać, a prawdopodobnie w Rakowie ma bardzo ważny głos, jeśli chodzi o transfery. No i też kwestia finansowa jest tu bardzo ciekawa, bo przecież są informacje, że Marek Papszun jest najlepiej zarabiającym trenerem w polskiej ekstraklasie i zarabiał więcej nawet od Czesława Michniewicza, gdy on był trenerem Legii Warszawa, więc myślę, że tutaj mógłby decydować tylko i wyłącznie aspekt rodzinny, to, że Marek Papszun jest z Warszawy, ale inne aspekty raczej są po stronie Rakowa Częstochowa. Dużo mówimy o Legii Warszawa, ale też trzeba oddać Stali Mielec.
no to, że jest duża przemiana. Pan jako były szkoleniowiec tej drużyny, jakie pan dostrzega różnice w tej drużynie, że oni może nie są rewelacją tego sezonu, bo myślę, że to miano należy się Radomiakowi Radom, ale na pewno są takim pozytywnym zaskoczeniem. Radomiaka widzimy na piątej pozycji, Stal Mielec jest na siódmej. Dużo ich nie dzieli. W bezpośrednim pojedynku Stal Mielec okazała się lepsza od Radomiaka. No ale tak jak mówisz, Radomiak przegrał tylko dwa mecze w lidze i naprawdę szacunek dla tych dwóch drużyn. Jeśli chodzi o Stal Mielec, przede wszystkim wzmocnienia. Tu widzimy w pierwszej linii Piasecki. Widzieliśmy, co zrobił z Legią i to jest zawodnik, który ma pewność gry, który wie, wiedząc, przychodząc do Stali Mielec, że będzie grał, od razu się pewnie czuł, bo przecież był w dobrej drużynie, Śląsk Wrocław, ale tam jest miejsce zarezerwowane dla kogo innego w ataku i był takim zmiennikiem. Tak. I też przecież miał swoje jakieś tam liczby, bo w tych pierwszych kolejkach zdobył dwie na pewno bramki, a może dwie chyba. I też strzelał w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Tak, zdobywał te bramki i mógł czekać, ale jak się okazała taka szansa dla niego, no to wykorzystał, tym bardziej, że Kolew był kontuzjowany, Zjawiński odszedł, czy szukał klubu, bo był w rezerwach i Stal musiała ściągnąć takiego zawodnika. Plus kolejne wzmocnienia, tu widzieliśmy Korta i też brawa dla trenera Majewskiego, bo Legia wyszła na Stal Mielec z dwoma defensywnymi pomocnikami. A tu wyszedł Kort zamiast Urbańczyka. Dokładnie, a tu wyszedł Tomasiewicz, legionista dawny, bo też zauważmy, że trzech legionistów, można tak powiedzieć w cudzysłowie, grało przeciwko Legii. Co w Legii, ilu było? Może Wieteska? Miszta, Wieteska. I młodych zawodników. Tak. No tak, reszta większość zagranicznych osób. To są piłkarze, tak, młodzieżowiec Sitek, pokazali się w tym meczu i nie tylko. No i piłkarze wychowani w Legii Warszawa rozstrzelali Legię, bo i Sitek, i Żyro, no to są piłkarze, którzy zostali wychowani. A to, co Żyro zrobił przy pierwszej bramce, no to już możemy sobie zobaczyć właśnie i te luki w ustawieniu i odpuszczanie pewnych zawodników, że to takie coś nie może się zdarzyć, tym bardziej przy takich możliwościach, jakich ma Legia, a widzimy, że w Lidze Europy gdzieś jest to spięcie, motywacja na bardzo wysokim poziomie i ci zawodnicy biegają, nawet Josue znalazł się w polu karnym, co nie pomogło to Legii, bo w obronie wiemy, jak to się skończyło w Lidze Europy, a tutaj w meczach ligowych no rzadko się go widzi, chyba że przy stałym fragmencie i trzeba się wrócić i to jest właśnie to, że tu naprawdę muszą się wszyscy zebrać do kupy, powiedzieć sobie prawdę, jak to wygląda i nie ma odstępstwa. Czy taką prawdę powiedział trener Marek Gołębiewski na pomeczowej konferencji prasowej? On powiedział, że jest szereg działań, które musi zrobić zarząd klubu. Piotrek, jak ty interpretujesz te słowa? Jako takie jawne uderzenie, jawną szpileczkę w stronę zarządu. Zresztą podobne głosy przejawiają się przecież u kibiców Legii Warszawa nie od dziś, więc myślę, że tutaj... Te transparenty, które były, tak, i w kierunku dyrektora sportowego. Trener trochę powiedział głosem kibiców. Z drugiej strony ciekawe, jak zareaguje zarząd klubu na słowa Marka Gołębiewskiego. Wiemy, że to nie jest trener, który ma wielki kredyt zaufania, więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Przecież wiemy, jak wyglądała sytuacja, taki mini konflikt między Czesławem Michniewiczem a Dariuszem Mioduskim w czasie letniej przerwy, gdy szło przede wszystkim o transfery, więc ja jestem ciekawe, jak to się dalej potoczy. Pan się zgadza? Że te słowa, z słowami Piotrka, że to jest taki jawny atak w kierunku zarządu, taka szpilka. Nie słyszałem tej wypowiedzi, teraz tu widzę cytat. To trzeba zapytać tych, których to dotyczy, bo ja mogę się wypowiedzieć tylko na tym, co widzę na Zielonym Placu, prawda, i jak to postrzegam. A jak ta komunikacja wygląda, no to wy dziennikarze gdzieś tam to śledzicie, ja się tym gdzieś tam nie zajmuję. I tak można wywnioskować, że coś tam jest, ale też te wnioskowanie i odczytywanie tego wszystkiego też może być błędne, bo autor tych słów mógł o czym innym myśleć, o czym my nie wiemy na przykład, i troszeczkę to mogło też inaczej wybrzmieć. Jest dużo smaczków z tego meczu, z tego, co dzieje się w Legii Warszawa. O tym też możecie czytać na sport.pl, ale w tej kolejce również wielkie derby Krakowa. Piotrek, jakim cudem Wisła je wygrała? Przede wszystkim miała Mikołaja Biegnieckiego, który w pierwszej połowie utrzymał ten wynik dla Wisły 0-0. Tam było 5 strzałów. Biegański dokonywał cudów w bramce. Kilka spektakularnych interwencji. Pokazuje, że ten chłopak ma talent. Może nie ma bardzo dużego wzrostu, może tych centymetrów trochę mu brakuje. Stąd pewnie też trochę problemów z grą na przedpolu u tego piłkarza, ale na linii jest naprawdę znakomity. No i też w drugiej połowie Wisła zaczęła grać odrobinę lepiej. Dużo więcej jakości po stronie Białej Gwiazdy. Też jeden taki przebłysk Muńskiego,
który podał do bodaj Skwarki, ten wycofał w stylu Łukasza Piszczka do Jeboacha, ten pokazuje, że umiejętności i tą lewą nogę ma. Co prawda rzadko to pokazuje, ale jak już przyłoży, to naprawdę te bramki są znakomitej urody i można je potem pokazywać w social mediach i latają po całym świecie. Ten gol również był ładny i myślę, że to jest bardzo ważne zwycięstwo dla Adriana Guli, bo on ma taki dosyć nerwowy początek w Wiśle Kraków. Sporo tych punktów zostało straconych w ostatnich tygodniach. Wisła wpadła w taką złą pasę. Teraz ma dobry tydzień, bo w Pucharze Polski wygrali z GKS-em Tychy. Co prawda tamten mecz naprawdę dla Wisły się dobrze ułożył i Wisła miała po prostu więcej jakości i trochę zabiegała rywali w Pucharze Polski, stąd 3-1. No i też te zwycięstwo w derbach pozwoli chyba rozgonić jakieś tam małe chmury, które się pojawiły nad głową Guli, bo moim zdaniem wielu piłkarzy gra poniżej swojego poziomu i możemy więcej oczekiwać od takich piłkarzy jak chociażby Szkwarka, który kiedyś w Żylinie zrobił naprawdę znakomite liczby. Wiele klubów ekstraklasowych go chciało, Wisła go chciała też bodaj 2 lata temu. No a na razie gra poniżej swoich umiejętności, też tak trochę przechodzi obok wielu meczów. Jest z nami Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Duża ulga po tych wielkich derbach Krakowa, że udało się je wygrać. I tutaj, czy rzeczywiście nad głową Adriana Guli były ciemne chmury przed tym spotkaniem? Dobry wieczór, cześć. Nie, absolutnie nie. Myśmy sobie jakiś czas temu założyli, co chcemy osiągnąć. Natomiast no nie ukrywajmy, raczej długofalowo i oczywiście... To też podkreślaliśmy wielokrotnie, nikt z nas nie lubi przegrywać i po każdej porażce oczywiście jesteśmy wkurzeni. No i wiemy doskonale, że wszyscy na te derby czekaliśmy i ten mecz derbowy był dla nas bardzo ważny. Tutaj nikt tego absolutnie nie neguje. Natomiast żadnych czarnych chmur nie było i wierzymy, że bardzo długo nie będzie. Także tutaj pełny spokój. Bardzo się cieszymy, że nam się udało wygrać. Natomiast to jest dopiero mały kroczek. A gdyby nie udało się wygrać tego spotkania z Krakowią, byłoby nerwowo? Wiecie, no, w każdym klubie jest zawsze nerwowo, jak się przegrywa mecz. Natomiast nie byłoby w żaden sposób bardziej nerwowo niż po każdym innym meczu. Dobra, okej, troszeczkę bardziej, bo to derby. Natomiast jeżeli szukacie jakiejś nerwowości po akurat tej liczbie spotkań czy po tym cyklu, to tutaj myślę, że nic większego, nic nowego by się nie stało. Bo tutaj, tak jak mówię, raczej staramy się patrzeć dużo do przodu niż no wiadomo, każdy chce wygrywać w każdym meczu i to jest nasz cel. Natomiast no, staramy się budować i jesteśmy cierpliwi. A był pan rozczarowany tym początkiem w wykonaniu Adriana Guli? Może nie samym początkiem sezonu, bo tam wydawało się, że Wisła idzie w dobrym kierunku, ale później tą zapaścią, to był, gdzieś pojawiały się pytania w pana głowie? Czy może inaczej? Ja byłem przygotowany na to, że budowa tego zespołu potrwa, bo też doszło dużo zawodników, nowy trener, próbujemy zmienić styl, więc dla mnie było oczywiste, że to się nie wydarzy z dnia na dzień. No i liczyłem się z tym, że będą potknięcia, no bo zawsze będą też. No musimy mieć świadomość, gdzie my jesteśmy jako klub finansowo-organizacyjnie. Jasne, że pniemy się w górę, jest coraz lepiej, ale nie jesteśmy jeszcze w topie i z tego sobie należy zdawać sprawę. No więc jakby no liczyliśmy się z tym, że ten początek nie będzie jakiś wyśmienity. Jasne, że gdzieś tam po cichu każdy miał nadzieję, no bo na tym ta zabawa polega. Natomiast no w praktyce liczyliśmy się z tym, że mogą być potknięcia. No te potknięcia są. No i staramy się z nimi walczyć, tak? Bo jakby długofalowy plan mamy. Tutaj nic się nie zmienia. Natomiast gdzieś tam po drodze następuje analiza jakichś małych potknięć i staramy się z tego wyciągać wnioski. Zerknąłem sobie dzisiaj na raport Deloitte'a i tam on pokazuje, że Wisła Kraków w 2020 roku wydawała 68% budżetu na wynagrodzenia. I tutaj pojawia się pytanie, jak jest w tym sezonie, bo teoretycznie wydaje się, że to jest trochę dużo, jak przekracza się te 60%. Jak wygląda w tym sezonie i czy Wisła ma jakieś jeszcze wolne fundusze, na przykład na zimowe okno transferowe, by tam odrobinę klub wzmocnić? Pół żartem, pół serio, ale taka jest trochę prawda, że nie mam pojęcia, jaki procent budżetu teraz wydajemy. Znaczy ja mam gdzieś tam swój budżet płacowy i powiedzmy, że jakby w nim się poruszam.
Jeżeli pytacie pod zimę w kontekście tego, czy mamy wolne środki, to parę razy już tak delikatnie wspominaliśmy, że my chcemy zrobić ruchy zimą, chcielibyśmy, żeby to były wzmocnienia, natomiast no, będą jednak w dużej mierze zależne od ruchów wychodzących, bo nasza sytuacja jest w tej chwili taka, że chcemy tym klubem zarządzać stabilnie, nie chcemy się zapożyczać, nie chcemy wydawać więcej niż mamy, więc gdzieś tam musimy w tym budżecie się poruszać. Więc po części te ruchy, to kto kiedy przyjdzie, tutaj mówimy głównie o zimie, no jest niestety zależne od tego, czy ktoś odejdzie, tak? To kto może odejść z Wisły Kraków w zimowym oknie transferowym? Pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy, to Yao Yeboah, który rzeczywiście robi różnicę w tym sezonie. To jest piłkarz, za którego macie oferty, macie zapytania? To jest jeden z piłkarzy, za których mamy zapytania. Wiecie, czasem jest powiedzmy płynna różnica między zapytaniem a ofertą, czasem powiedzmy to jest mniej lub bardziej oficjalne. Jasne, że zapytania są, zapytania dotyczą paru naszych zawodników i one się będą pojawiały cały czas i to jest jakby normalne w funkcjonowaniu klubu. My też jesteśmy polskim klubem, więc jest logiczne, że jak przyjdzie naprawdę dobra oferta, to my ją rozważymy i zawsze tutaj usiądziemy i porozmawiamy. No, więc jak każdy polski klub jesteśmy oczywiście otwarci. Natomiast no, oczywiście Yao jest jednym z tych zawodników, którzy pierwsi przychodzą do głowy pod kątem no, tego, że on gdzieś chce zapewne za jakiś czas się rozwijać w lepszej lidze, bo na pewno ma do tego talent. Natomiast no, jest to oczywiście kwestia oferty, dogadania się i jeżeli taka oferta będzie, no to pewnie się dowiecie. Na tę chwilę no nie jesteśmy na pewno na takim etapie. A jakie kierunki kluby z jakich lig pytają o Yao Yeboaha? Bardzo różne. Tak naprawdę nie chciałbym tutaj wymieniać jakoś krajów, natomiast bym podzielił to na jakby ale czy to standardowe są kluby z topowych lig, czy to jest raczej wschód, takie kluby, które dobrze płacą, powiedziałbym, a jednak poziom że to jest niższy? Są raczej, powiedziałbym, że to topowe ligi nie są, natomiast to są powiedzmy te ligi, które gdzieś tam ten top starają się gonić. Okej, okay, a to mogłyby być pieniądze satysfakcjonujące Wisłę Kraków? Halo, halo, nie wiem, czy słyszymy się? My się słyszymy, widzimy. Tak, chyba powinno być w porządku, ale jeżeli mamy jakieś problemy, to zaraz może wrócimy. Piotrek, bardzo ważna deklaracja ze strony Tomasza Pasiecznego, dyrektora sportowego Wisły Kraków, że te wzmocnienia będą uzależnione od odejść z klubu, od tego, ile Wisła zarobi. Kogo oprócz Yao Yeboaha myślisz, że może Wisła Kraków sprzedać już zimą? Patrząc na to, jak Wisła, jaką Wisła przyjęła politykę, czyli ogrywania młodych zawodników. Można powiedzieć, że w tym sezonie Wisła dystansuje ekstraklasę, jeśli chodzi o tych juniorów, młodzieżowców. Możemy pokazać taką grafikę z tego sezonu. Właśnie to jest z tej kolejki, czyli tak wygląda gra młodzieżowców w Wiśle i innych klubach. Można powiedzieć, że w każdym meczu trzech, pięciu zawodników gra swoje minuty. Na prawej obronie rywalizuje no przecież dwóch młodzieżowców. Tam jest Gruszkowski i Szot. Ci zawodnicy mają po 20 lat i tak naprawdę między sobą rozdają minuty w tym sezonie. I tak naprawdę myślę, że patrząc na to, jak wyglądają transfery zachodnich klubów, tych dużych zachodnich klubów, oni kupują przede wszystkim potencjał piłkarza. Takiego 18, 19, 20-letniego, którego można jeszcze ukształtować. Dlatego myślę, że jeśli dojdzie do jakichś transferów, ale to już raczej latem, to Wisła może solidnie zarobić na takim piłkarzu jak Piotr Starzyński, który ma dopiero 17 lat i jeszcze przez 4 lata będzie młodzieżowcem w polskiej ekstraklasie, a już gra czasami naprawdę bardzo dobre mecze i pokazuje dużą jakość. Być może właśnie Mikołaj Biegański. Raczej innych zawodników na ten moment nie widzę, którzy mogliby z Wisły odejść. Może w przyszłości będzie to Mateusz Młyński, który przecież już w Arcy Gdynia pokazywał bardzo duży potencjał. Potem jego kariera trochę zahamowała przez to, że był też odstawiony z drużyny, bo nie chciał przedłużyć kontraktu. Ale to też piłkarz, który w przyszłości może pójść za naprawdę dobre pieniądze z polskiej ekstraklasy, o ile oczywiście będzie się rozwijał. Słyszę, że jest z nami Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków. Czy słyszymy się? Halo, halo? Próbuj. Chyba cały czas mamy problemy w takim razie. Jeszcze porozmawiamy sobie o Wiśle Kraków. Panie trenerze, podoba się panu pomysł Adriana Guli na Wisłę Kraków?
Tak jak pan dyrektor Tomasz powiedział, że spokojnie to idzie. Teraz wygrali najważniejszy mecz, bo zawsze mecz derbowy jest najważniejszy, nie tylko dla kibiców, ale też i dla wszystkich, którzy funkcjonują w klubie, bo to jest te rządzenie w danej okolicy czy w mieście, tak jak tutaj mamy. Chodzi o Kraków. I myślę, że to pozytywna energia, pozytywny kop będzie do dalszej pracy. Teraz jest przerwa na kadrę, można spokojnie sobie pewne rzeczy jeszcze zanalizować, zdiagnozować i poprawić. Niektórzy zawodnicy, którzy są w słabszej formie, mogą nadrobić sobie i mocniej popracować, żeby dojść na końcówkę tego roku. I są jeszcze bardzo ważne mecze przed Wisłą i tutaj trzeba punktować, bo widzimy, że też punktują, no poza może Legią, bo Legia ostatnie 6 meczy jak przegrała, ale inne drużyny zaczęły punktować, bo i Łęczna zbiera chociaż po punkciku, i Warta wygrała spotkanie, i Nieciecza zremisowała, i trzeba uciekać, bo wiemy, że 3 drużyny spadają, nie 2, nie 1, i tutaj jeszcze ciekawa rozgrywka przed nami. Ja sobie popatrzę jeszcze na statystyki, które obrazują nieco grę drużyny Adriana Guli, i to jest gra, która ma trochę mało konkretów w ofensywie, bo jeśli chodzi o posiadanie piłki, to Wisła jest w lidze 3. Jeśli chodzi o pressing, też Wisła gra naprawdę na dobrym poziomie w pressingu, ale już jeśli chodzi o strzały, no to strzały celne to jest zaledwie niecałe 4 strzały na mecz, 13 miejsce w lidze. W bramkach jest to 13 miejsce w lidze. I też to, co interesujące, Wisła bardzo dobrze zaczyna mecze za Adriana Guli. I powinna mieć po tym dużo więcej punktów. Tutaj widzimy jeszcze, jak grają młodzieżowcy albo piłkarze U23 w Wiśle Kraków. Najbardziej perspektywiczni, o których pewnie Wisła Kraków może myśleć, że na nich zarobi najwięcej. Ale wracając jeszcze, to tak między 16 a 30 minutą Wisła zdobyła 5 bramek, między 46 a 60 4 bramki. Czyli ręka Adriana Guli działa, bo widać, że zaraz po wyjściu z szatni piłkarze są naładowani, a myślę, że były takie mecze, jak chociażby z Piastem Gliwice, ze Stalą Mielec, też ostatnio z Wisłą Płock, gdyby Wisła miała więcej jakości w ofensywie, gdyby miała lepszego napastnika, albo napastnika w lepszej formie, gdyby miała piłkarza na pozycji ofensywnego pomocnika w lepszej formie, to tych bramek i punktów moim zdaniem powinno być zdecydowanie więcej. Ale nie wszystko naraz, Wisła na wszystko obecnie nie stać. Dobra, czekaj, na chwilę przerywamy, bo jest z nami znowu Tomasz Pasieczny. Mam nadzieję, że teraz się słyszymy. To ja może dopytam o Jał Jeboacha. Jakie pieniądze satysfakcjonowałyby Wisłę Kraków, żeby sprzedać tego zawodnika? Właściwie uczepiłeś. Ja to jest... To jest trudne pytanie, tak szczerze mówiąc. No dobra, ale milion euro nie, to jest... Tak, myślę, że uczciwa odpowiedź jest taka też zresztą, jakiej udzielamy kontrahentom, tak? Czyli my nikogo nie musimy sprzedawać. Więc żeby kogoś sprzedać... No ale sam pan powiedział, że żeby wzmocnić drużynę, musicie jednak kogoś sprzedać. Nie, żeby zrobić to, co powiedziałem, to żeby tak naprawdę się wzmocnić zimą, tak? Czyli kogoś sprzedać, to ktoś musi odejść. To tutaj po pierwsze, to nie musi być sprzedaż, to może być odejście. Troszeczkę chodzi tak naprawdę o zwolnienie budżetu płacowego, bo raczej mówimy o płacach, więc to tutaj bym tak odpowiedział. Natomiast tak jak w negocjacjach zawsze ktoś do nas przychodzi i chce naszego piłkarza, to my zawsze czekamy na oferty i wtedy się do nich ustosunkowujemy, bo my nie jesteśmy w pozycji, że kogoś musimy sprzedać. Więc ktoś musi po prostu coś dobrego przynieść, żebyśmy usiedli do stołu. Także nie chciałbym tutaj nikomu ułatwiać sprawy i rzucać jakiś kwot. Natomiast gdzieś tam jakby szanując miejsce, w jakim jesteśmy, szanując to, jakim jesteśmy klubem i szanując talent Jawa, no to nie będą w naszej skali małe pieniądze, tak? Żebyśmy po prostu powiedzieli okej, niech idzie, bo po prostu to jest kwestia docenienia wszystkiego i wszystkich. A to jeszcze mam jedno pytanie. Na jakie pozycje wyszukacie zawodników? Bo na pewno ma pan już listę zawodników, których obserwujecie, gdyby udało się kogoś sprzedać. To bo nazwisk na pewno mi pan nie zdradzi, ale na jakie pozycje szukacie? Na jakie pozycje szukacie piłkarzy? Dyplomatycznie bym odpowiedział, że na każdą, bo musimy być na wszystko gotowi oczywiście. Jak każdy. Natomiast żeby był jakiś konkret, tak? No, gdzieś chcielibyśmy troszeczkę się jeszcze wzmocnić, dodać trochę mocy, dodać trochę centymetrów w środku pola. A tutaj tak nawet naprawdę nie konkretyzując, czy to jest 6, 8, tak? Natomiast gdzieś tam chodzi nam po głowie i to uważamy plus minus za nasz priorytet na najbliższy czas. I to pewnie jedyny konkret, którym chciałbym się podzielić.
Dziękuję. Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków, był naszym gościem. Dziękuję. Dzięki za to serdecznie, łączenie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, a my szybko przechodzimy felieton Kacpra Sasnowskiego o reprezentacji Polski, bo przed nami kluczowe mecze w walce o Katar. W odniesieniu do liczb eliminacji Paulo Sousa jest kroczek za ostatnimi selekcjonerami. Po 8 meczach zdobył 2 punkty mniej niż Nawałka i Brzęczek. W grupie ma jednak mocnych Anglików. W eliminacyjnym bilansie Sousy uwagę przyciągają gole. Jest ich aż 25. Poprzednicy o takiej liczbie mogą pomarzyć. Co ciekawe, choć najszczelniejszą defensywę stworzył Brzęczek, to reprezentacja Portugalczyka traci mniej goli niż ekipa Nawałki. Z tych trzech trenerów tylko Brzęczek cieszył się z awansu na mistrzowski turniej już po 8 meczach. Liczby selekcjonerów są odzwierciedleniem stylu ich gry i pomysłów na kadrę. Po Husarii Nawałki Brzęczek cały czas grał z 4 obrońcami. Sousa gra trójką defensorów i stawia na wahadłowych, z których jeden w razie potrzeby przechodzi do obrony. Jego kadra traci więcej goli, ale ma też większą siłę rażenia. Widać to na przykładzie Roberta Lewandowskiego. Nasz snajper strzela teraz niemal tyle, ile u Nawałki. Był autorem dokładnie 30% bramek w meczach, w których grał. Ostatnio sporo asystuje, a sporo strzelają też koledzy. W kadrze Sousy bramki zdobywało 12 różnych graczy. Poprawiliśmy element, jeśli chodzi o poruszanie się bez piłki, to ile też sytuacji stwarzamy, też jednak te bramki strzelamy. Gdzieś w każdym meczu mamy dużo okazji, to na pewno cieszy. Czuć ten pomysł, czuć to wszystko, w którą stronę zmierzamy. Bardzo ofensywny styl kadry nie przekłada się na razie na tak okazałe zdobycze punktowe, jakimi mógł pochwalić się Brzęczek. Pod wodzą Portugalczyka kadra zdobywa 1,54 punktu na mecz. Jego poprzednik miał średnią 1,71 punktu. Ciekawie wypada również porównanie piłkarzy, którzy u dwóch selekcjonerów zadebiutowali. Przez niemal 2,5 roku pracy Brzęczka ten sprawdził 14 nowych zawodników. Wśród nich byli Jóźwiak, Moder, Reca, Bielik. Osoby obecnie dla kadry ważne. Przez 8 miesięcy pracy Sousy w reprezentacji w biało-czerwonej koszulce zadebiutowało 10 graczy. To m.in. Piątkowski, Kozłowski, Świderski, Buksa czy Puchacz. Przeważnie również były to debiuty udane. Sousa nie będzie jednak rozliczany ze stylu, goli, liczby i dobrze spisujących się debiutantów. Będzie rozliczany z kwalifikacji na ważną imprezę. Tak można by przyjąć, choć przy podobnym myśleniu Brzęczek na imprezę, na którą awansował, nie pojechał. Widzieliśmy w tym materiale Roberta Lewandowskiego, który walczy o złotą piłkę. Głosowanie zakończone, pojawiają się pierwsze przecieki. Świat piłki żyje tym głosowaniem, tym, kto wygra złotą piłkę. Robert Lewandowski czy Leo Messi, Piotrek? Wydaje mi się, że patrząc na wszystkie przecieki i to, jak głosowały dotychczas różne kraje, szczególnie z innej części świata, to myślę, że jednak mimo wszystko Leo Messi, chociaż bardzo bym chciał, żeby był to Robert Lewandowski, bo byłoby to naprawdę coś niesamowitego dla polskiej piłki. Z drugiej strony myślę, że jeśli faktycznie dojdzie do tego, że wygra Leo Messi, to tak naprawdę wtedy rozpęta się prawdziwe piekło, takie PR-owe, które uderzy we France Football, w to, jak ten plebiscyt jest zorganizowany, kto głosuje, dlaczego głosuje. Bo to wiemy, że to jest plebiscyt popularności. Popularność Roberta Lewandowskiego rośnie. Chociaż widzimy też, Dominik Sękowski ze Sport.pl od nas zrobił taki sondaż, gdzie zebrał głosy 54 dziennikarzy z całego świata. No i tutaj wyszło, że wygrywa Robert Lewandowski. Jestem bardzo ciekawy, czy da się to tak ekstrapolować na też głosowanie tych jurorów Złotej Piłki. Zbigniew Boniek trochę podgrzał atmosferę przed tą galą Złotej Piłki, gdzie napisał, a jednak brawa, jakby sugerując, że to Robert Lewandowski może zgarnąć Złotą Piłkę, ale te najpoważniejsze przecieki, czyli dziennikarzy, którzy wcześniej już ujawniali, kto wygra Złotą Piłkę, jednak mówią o tym, że Leo Messi. Dla pana, panie trenerze, Robert Lewandowski czy Leo Messi? Wy patrzycie na przecieki, ja patrzę na trawę. Boisko. Na trawę, na boisko. I tam Robert jest królem i to nie ulega wątpliwości. Wiadomo, że Messi wygrał tak samo z reprezentacją bardzo ważny turniej, na który czekali, no ale Robert w klubie co wyrabia i strzela za każdym razem, a Messi ile ma teraz bramek w Ligue 1? A ile ma Robert w Bundeslidze? Przemysław Frankowski ile ma w Ligę? Dokładnie. No, pytać. To panie trenerze, to na koniec, bo powoli musimy kończyć nasz program. Pamięta pan taki mecz? Zaraz gdzieś tutaj się nam wyświetli. Pamięta pan, co to za spotkanie? Nie widzę. Rap kontra Skoczkowie. Grał pan w drużynie skoczków narciarskich. W 2003 roku. Który skoczek narciarski? Trzeci czy czwarty?
trzeci. Chyba trzeci, 2003 rok, w bramce Leszek Ojrzyński. Panie trenerze, który skoczek narciarski zrobił na panu największe wrażenie, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie? Pamięta pan jeszcze to spotkanie? Oj, bardzo dużo chłopaków grało, bardzo na wysokim poziomie. Jeszcze trener, już nie pamiętam, bo pamięć jest ulotna. Trener chyba Austriaków wtedy grał na stoperze. To bardzo dobrze ta współpraca nasza wyglądała, a najlepiej Simon Aman wyglądał, bo o 6 nad ranem wrócił i na fantazji na boisku się pojawił, bo mieliśmy wcześniej trening, mieliśmy dzień wcześniej, dlatego wiem, jak to wyglądało. Odprawy też mieliśmy i w dniu meczu, i tak samo dzień przed. Na pewno fajna przygoda. Tak się ułożyło, że Józek Mynarczyk nie mógł wystąpić i dostałem telefon, jesteś gotowy, przyjeżdżaj na Legię, bo to było na Legii, i od razu wskoczyłem w strój Józka, tylko zaklejono nazwisko i wygraliśmy to spotkanie. To my też na fantazji dziękujemy za dzisiejszą sekcję piłkarską. Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl, Leszek Ojrzyński, trener wielu ekstraklasowych, 6 ekstraklasowych klubów, tak się doliczyliśmy przed programem. Dominik Wardzichowski, dziękuję bardzo. Kłaniam się, do zobaczenia w następnych odcinkach sekcji piłkarskiej.